Dzisiaj pokażę Ci 10 bardzo prostych trików na skakance. Jeśli potrafisz już sprawnie wykonywać podstawowe skoki i nie wiesz co dalej, to ten film jest dla Ciebie. Pierwszy trik to dwa podskoki na jeden obrót. Chodzi o to, aby podskoczyć dwukrotnie wykonując jeden pełen obrót liną. Trudność może polegać jedynie na znalezieniu rytmu. Drugi trik to pajacyki. Polega na włączeniu do skakania pracy nóg ze zwykłych pajacyków. Nic trudnego. Warto pamiętać o tym, żeby nie rozstawiać nóg za wcześnie, bo inaczej uderzymy w linkę. Trzeci trik to tak zwany shuffle, a polega on na przemiennym wyrzucaniu jednej nogi do przodu. Czwarty trik polega na krzyżowaniu nóg. Tak jak w shuffle jedna noga idzie naprzemiennie z drugą do przodu, jednak trzeba dodać do tego jeszcze lekką rotację. Piąty trik to skipce podczas skakania. Staraj się po prostu uderzać piętami o pośladki. Nic prostszego. Szósty trik to skip A lub też bieg w miejscu. Skipu wszyscy uczyliśmy się w szkole, więc myślę, że nie będzie z nimi większych problemów. Siódmy trik to tak zwany front straddle. Polega na przemiennym skakaniu do przodu i do tyłu. Warto wyobrazić sobie swego rodzaju niewidzialną linię, przez którą skaczemy. Ósmy trik to side straddle. Może być nieco trudniejszy niż front straddle z racji na to, że trzeba bardziej uważać na linkę. Również pomocne jest wyobrażenie sobie niewidzialnej linii. Nasz dziewiąty i przedostatni, no nazwijmy to jeszcze trikiem, to tak zwany boxer skip. Podskakujemy dwa razy na jednej nodze z drugą wysuniętą do przodu. Trochę jak podwójny shuffle, lecz z tego co wiem, nie trzeba dotykać ziemi nogą znajdującą się z przodu. Ostatni, nieco bardziej złożony niż pozostałe trik, to tak zwany fast skip. Również dwa razy podskakujemy na jednej nodze, jednak drugą wykonujemy również wymach w tył. Możliwe, że na temat fast skipu zrobię jeszcze osobny film. Triki te są bardzo proste i spokojnie możecie nauczyć się ich w jeden dzień. Bawcie się nimi i łączcie ze sobą, a jak już będziecie się w nich czuć komfortowo, to przejdźcie do trudniejszych, o których również pojawi się u mnie film. Jeśli natomiast chcesz zacząć skakać na skakance, to zapraszam do mojego wcześniejszego filmu, w którym tłumaczę najważniejsze kwestie dotyczące skakanki, w tym benefity i najczęstsze błędy. Na razie.